poradek. Jak zwykle, dzień spineczkowy zaczyna od krótkiej rozgrzewki. Więc do zobaczenia za chwilę. Przejdziemy do jednego koloru wyżej. No i tam już nie mam szans. Szansa mam zawsze. Może spadnę, może nie. Zobaczymy. Zaczynamy też trudny. Teraz czarne. Rozgrzewka się skończyła. Jeszcze nie są takie trudne. Zobaczymy. Nie ma flasza. Nie idziesz dalej, idziesz jeszcze raz. No jeszcze raz. Niestety nawet w profesjonalnym świecie zdarzają się takie pomyłki. Nie jestem profesjonalny. Powiedziałam, że nawet w profesjonalnym. To co? Czas przyszedł na Martę i pierwszy jej naprawdę trudny problem w dniu dzisiejszym. Co? Jak myślisz? Czerwony. Próbuję myśleć optymistycznie, a co z tego wyjdzie, to się okaże. Zakładamy buty, magnes wyjmiemy i heja do przodu. No to widzimy, się za chwilę. Nie umiem się tak skręcić. Jest tam strasznie dużo pyłu. Myślę, że nie musisz tutaj robić takiego krzyża. Możesz to zrobić w normalny sposób. No to teraz Radka kolej. Nie, no to podejście numer dwa. Jest mniej optymistyczne. Gdzie zrobię to, co trudno, zabraknie mi topa.
Będzie projekt na przyszłość. Będzie projekt na następny raz. Okej, okay, trzymamy kciuki. No to próbuję trzeci raz. Największym problemem po pierwsze jest ten chwyt tutaj. Ty musisz się utrzymać na trzech palcach i się wyciągnąć do góry. Te dwie dziurki, które tam są w tym dużym chwycie, są... źle się je trzyma. Są śliskie. Są śliskie, do tego są brudne, mimo że są wyczyszczone, to już są śliskie. Poza tym ja się boję i to jest mój główny ogranicznik. Nie ma co przedłużać. Życzymy powodzenia. Się trochę zniechęciłam pierwszą porażką, ale będzie dobrze, prawda? Zobaczymy. Marta będzie próbować competition problem. Wygląda tak. Mission impossible. To się okaże. Jednymi słowy gotowa? Do powodzenia. No to mistrz pokazuje. Co się stało? Zabrakło siły, motywacji. Marta będzie próbowała odkupić swoje grzechy. Spróbuje czegoś innego. Więcej równowagi, więcej pchania. Ale przynajmniej chwyty dobre. Brawo!
A tymczasem przyszedł czas na trochę zabawy. Brawo, da się. Żeby nie było, że tylko się z Marty śmiejemy. No to sesję uznajemy za udaną. Na tym odcinku opowiemy Wam, od czego można zacząć, żeby móc zacząć się wspinać. Co należy ze sobą przynieść na ściankę wspinaczkową. Jak się przygotować, co zabrać. A tymczasem żegnamy się i do następnego.